Cześć wszystkim, witam w piątym, nie, piątym odcinku z Jump Kinga. Tak, piąty to jest. Będziemy dalej skakać i pod poprzednim odcinkiem za dużo wyświetleń nie było, więc jeśli osoba, która to ogląda, jeśli jesteś jedną z tych osób, która nie widziała poprzednich odcinków z Jumpinga, to nadrób to, ponieważ dużo się tam wydarzyło, tyle powiem. Więc jeśli, no powiem tak, nie tracisz dużo. Się właśnie, że tracisz dużo, bo skoro dużo się wydarzyło, no to trochę tracisz. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, nadrób to. A teraz przejdźmy do gry. Kontynuacja. Jeśli ktoś się przyjrzał statystykom na początku, to no to właśnie jesteśmy w Bergenburgu. Tak. Mamy takie statystyki zaczynając odcinek. Zobaczymy, jakie będą kończąc odcinek. Zapamiętamy je teraz, a później zobaczymy, jak daleko, ile falsów będzie, ile będzie spadków. Już jednego falsa zaliczyliśmy. To jest Bergenburg. Okej, dobrze, że się odbiłem tylko tutaj. Mam nadzieję, że jak najmniej wracania będzie na pierwsze tereny. O, nawet nie sprawdziłem, co jest tutaj. Okej, to trzeba skoczyć tam. Kuk jest tam. No właśnie, w Bergenburgu jest tak, że jak się spadnie, to się spadnie dosyć nisko, bo jak zauważycie wszyscy, mamy górki. Wszędzie górki. One dobrze, że dużo skoków tu można na full zrobić. O, ten nie jest na full. Ale dużo skoków jest na full. Ten jest na full. Ten może jest na full? Nie. No okej. Okay. Dobra, na szczęście nie jakoś daleko, ale teraz już dalej. Dobrze, że nie jakoś daleko, przynajmniej nie widzimy poprzednich krain jeszcze. Mam nadzieję, że ich nie zobaczymy ani razu. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Okej, okay, jesteśmy tutaj. No. No i widzicie. O, pierwszy raz usparłem. Widzicie? Gdzie tu się skakało? Tam. I tak to jest, jak się spadnie w Bergenburgu. Spada się tak daleko. No i jednak jeszcze w kominku będziemy musieli poskakać. Mam nadzieję, że jak najszybciej ten kominek pokonamy, żeby jeszcze w Bergenburgu skoczyć jak najwyżej. Bo już jakieś nowości w tym odcinku były. W sumie tylko dwa skoki dalej, ale nowościami można to nazwać, bo jest coś, co nie było w poprzednich odcinkach. Ok. Skaczemy. Najlepiej skoczyć tam, teraz tam, teraz tam, ale nie na pól. Tutaj leciutko, tutaj pól, tutaj nie do końca pól. No i tutaj się niestety udał mi pól, który nie był w tym momencie potrzebny w ogóle. Okej. Okay. Okej, okay, skoczyliśmy i teraz nie spaść do studni. No okej. Okay. I znowu się wracamy, no. Nie chcę robić tych skoków na full, ale czasami za długo przytrzymam spację i skaczę mi na te full. Chociaż nikt nie chce, żeby było full. Ale cały czas gra nie traci u mnie tego, że jest fajna. Moja jest fajna, pomimo że się spada dosyć nisko czasami, no to fajna jest. A fajnie by było, jakbym coś dalej skoczył, niżeli tylko te dwa skoki w top Bergenburgu. Mam nadzieję, że ani Colossal Dream, ani Red Crown Woods nie będzie w tym odcinku widziane.
I znowu tutaj spadamy, no. Widzicie, dlatego nie opłaca się robić z tego stąd skoku. Lepiej jest skoczyć stąd tam na pól, później tu na pól, później tu mniej niż pól. Lekko mniej. Ok, teraz tam mocno, tutaj mocno. Takie pół mocno. No i znowu pól. Niby nie chcę robić tego pół, ale no. No. No nie, jeszcze Colossal Dream, no. Nie chciałem tej krainy wam dzisiaj pokazywać. Mam nadzieję, że tylko ten jeden raz ją widzimy. No nie wskoczymy tam. Dobra, idziemy tędy. Może, że daleko nie spadliśmy. No i znowu pól. Niepotrzebnie. Nie wytłumaczyłem, dlaczego klikam te pule, chociaż nie chcę. Piąty odcinek, nie? Co podejrzewam, że może 10 odcinek będzie końcowy, nie wiem. Ze względu na to, że patrzcie, jak mi to idzie dobrze. Jeśli chodzi o spadanie, oczywiście. No, co też na tym polega trudność gry, tak? Powtarzam się, bo w poprzednim odcinku to tak było mówione. Ale no, jak to się nie powtarza, tak? Na to polega trudność gry. Że można czasami spaść i to bardzo nisko. A czasami można mieć takiego pecha, że się nie udają. Kilka skoków pod rząd, wtedy można zacząć grę od nowa. A tego bym nie chciał tam pokazywać gry od nowa. Bo gry od nowa i tak macie w odcinkach. Chyba dwa odcinki z rzędu było. Jak pierwszą krainę miałem. W sumie cztery pierwsze odcinki miałem. Pierwszą krainę. No i właśnie, tutaj znowu się źle zrobię i jest skok, który powtarzać. Nie. Udało się tu wskoczyć. A tam się nie udało wskoczyć. Dobra, to będzie lepiej, żeby wskoczyć tu i stąd. Szkoda, że tu nie można pula zrobić. Miałem przygotowane, że chcę skoczyć i spadliśmy aż tu. Byłem przygotowany, żeby chcę skoczyć, ale nie wykierowałem. I ze złego miejsca jeszcze był skakany. Ale na szczęście znamy te skoki już tutaj. Więc będzie łatwo, szybko tam wrócimy, czy nie? I znowu zjeżdżamy. Dobra, teraz się udało tam wskoczyć. Na szczęście szybko tu wróciliśmy, tylko nie wracajmy szybko na dół. I znowu to samo, za szybko kliknąłem i tak to się skończyło. Za szybko kliknąłem.
Nie, jeszcze Red Kramusa, a nie chciałem już tej krainy. Nie chciałem już tej krainy. Jeszcze niżej, no. Ach. Mógłbym na przykład zrobić coś takiego jak czytanie, ale wtedy by było, że no, nie potrafię przegrywać. No bo tak jest, jak ktoś się robi wczytanie w tej grze, to udowadnia, że nie potrafi przegrywać. Tyle odcinków, ile będzie trzeba, to zrobię, ale nie zrobię ani jednego wczytania. Mówię wam to. Chociaż was o to pytałem, czy mogę. I tak mi nikt nie odpisał, że mogę. Ale po co wczytywać tak? Przez wczytywanie się traci samą frajdę z gry. Nie potrzebujemy wczytywać, możemy po prostu sobie tam wskoczyć. No właśnie, wskoczyć. Jest to ani trudne, ani łatwe, to jest średnie. I zjeżdżamy znowu, nie spadnijmy już lepiej niżej. Udało się wskoczyć, szkoda, że odcinek na tym traci. A ile mamy polsów? 832. Chyba 781 było, jak zaczynaliśmy odcinek. No to troszkę się tych polsów nazbierało. Tak samo jak jumpów. Więcej jest jumpów, bo więcej jest, jak robię dobre skoki, niżeli to słabe. I wróciliśmy. Tylko nie wracajmy już na serio. No i znowu. Okej, tutaj. Ale znowu w złym miejscu skoczyłem. Chociaż wydawało mi się, że skaczę z krawędzi, tak? No to też jest pośpiech, jak sobie jak najszybciej tam wrócić. Żeby więcej pokazać tej nowej krainy niż tej starej. A jak na razie widzieliście każdą krainę. Dobrze, że Red Crown Woods nas nie zrzucił jakoś niżej. Tylko na te. Najdalej na trzecie piętro i to jeszcze na początek trzeciego, na koniec trzeciego piętra. Że nie trzeba było robić z tych skoków wcześniejszych, które niby są łatwiejsze, ale po co macie je jeszcze raz widzieć? Wystarczy obejrzeć jeszcze raz któryś odcinek i wtedy będziecie widzieć te skoki. Ale to też nie mam wyćwiczonych tych skoków, tak? No ja się nie ćwiczyłem poza odcinkiem. No, przestałem to robić, ze względu na to, że widziałem w poprzednim odcinku, jak mi dobrze idzie bez ćwiczenia. W poprzednim odcinku to całe. Nie, nie będę mówił, co było w poprzednim odcinku, bo wtedy nie będziecie mieli sensu oglądania. No i znowu za lekko. Okej. No i teraz nawet nie skoczył mi. Ja kliknąłem spację, ale mi nie skoczył. Okej, wracamy szybciutko na górę. No i znowu za mocno. Ma być lekko i teraz mocno. Mocno. Tu może być mocno. Tu może być mocno. Tu może być mocno. Tu nie do końca. Dobrze, że tu wróciliśmy szybko i nie wracajmy szybko na aby serio. Dobrze, że te skoki, co niektóre są bardzo ładnie przeze mnie robione. Dzięki temu nie wracamy na dół przez skok, który cały czas robię dobrze. Przez te skoki, że
nie chciałem zejść, ale mi strzelał. W sumie... Nie wiem dlaczego. Okej, skoczymy tutaj, tutaj. Może to miasteczko tam, które jest nazywane Bergenburg, jeszcze poskoczymy w nim. Co? Fajnie by było. I znowu spadamy na dół. Może spadamy do kominka, a nie gdzieś dalej. Jak już mamy gdzieś spadać, to do kominka. Jeśli jakbyśmy nie spadali, to byłoby o wiele fajnie, ale wtedy też na trudności w grze nie byłoby. Nie, myślałem, że spróbuję skoczyć na ten klatek, o, z którego, no tam wiecie, który, tak, żeby odbić się od ściany i wpaść tam, ale się nie udało. Spadliśmy z powrotem, tu. I teraz nie może być mocno. Nie może być mocno. Okej, dobrze, że nie skoczyłem, ale nie kliknąłem strzałki w którąkolwiek stronę, bo dzięki temu nie trzeba było powtarzać, ale jednak trzeba. Myślałem, że może się jakoś to uratuje, ale niestety i tak spadliśmy, bo później tamtego skoku nie zrobiłem dobrze. Nie chcę klikać tego mocniejszego, no ale też nigdy nie wiem, jak mi się uda. Nie czuję tego na spacji, jaka jest moc. No i znowu, widzicie to. Wróciliśmy tutaj aż. Ej, nie, znowu. Udało się to odrobić. Szkoda, że Bergen i Murga widzieliśmy najmniej w tym odcinku, a więcej widzimy tych krain poprzednich. A tego skoku dawno nie zrobiłem źle. Udało się tu wrócić. A nie, znowu tu. Na szczęście tylko klasę niżej, tylko 1%. Nie. Dobra. Okej. Takie coś. Szkoda, że tylko zobaczyliśmy, a nie wypraktykowaliśmy. Dobra. No i znowu wracam. No nie chcę już tu wracać, ale... Jakbym ćwiczył, to i tak bym mógł te skoki źle robić, tak? Nie spadnij. A ja nie chcę wam czytywać tego. Po prostu chcę, żebyście widzieli każdy skok.
aż do ostatniego etapu. No, okej, tutaj. Myślałem, że tam skoczymy, jak z poprzednimi próbami, ale niestety się nie udało wskoczyć. Najwidoczniej jak... Nasz ten król leży na ziemi. I klikniemy spacy, to on w końcu już tu wróciliśmy. Nie tak od razu skacze z pełną mocą, tylko skacze z pełną mocą, jak już jest na nogach. Ok, w końcu widzimy coś nowego. Chciałem tam tego ptaszka. Może, że tutaj się spadło, a nie gdzieś dalej. Możemy tam skoczyć? Nie. Ok. Jak widzicie, tam w tle lecą jakieś różne ptaszki. Wydaje mi się, że tam mogę skoczyć, ok. Ale już tyle nie chcę próbować, bo widać, że się nie udaje. Ok. Noki. I znowu zjeżdżamy. Dobrze, że nie dalej, tylko tutaj na te dwa. Niektóre skoki są tutaj łatwiejsze niż te niżej, nie? No i znowu... Okay. Chcę tego ptaka, ale niestety nie doskoczyłem tym razem. To są takie same skoki jak po tych klatkach. O. Ok. I teraz kontrola do góry. Aha, trzeba tam skoczyć. Zobacz, że tutaj na pół trzeba. Wiem, że tutaj ten skok jest ciężki do zrobienia. Ale udało nam się go zrobić za pierwszym razem, więc brawa dla nas, ale trzeba go jeszcze powtórzyć. Że tutaj. Już ptaka tam nie ma, więc możemy sobie po prostu przejść do skakania dalej. No tutaj po tych się skacze jakby po tych klatkach tam niżej. I znowu jest udowodnione, że można spaść z boku, jak się zjedzie z górki na pazurki. Jak się skupicie, to tam jakąś muzyczkę w tle słychać. Nic z tego. Nie chciałem aż tutaj spadać. Ale niestety, no, spadliśmy. Trzeba to powtarzać łącznie z kominkiem. Ale chociaż widzieliśmy jakieś skoki dalej. Szkoda, że nie udało mi się zrobić tego skoku tam dalej z tej dziury, która no nie jest łatwa do trafienia, jak sami widzieliście. Ja to trafiłem za pierwszym razem, ale później spadłem. Czyli jakieś nowe skoki były. Ok. Widzicie? Ja niby klikam mocniej tą spację, ale jak nasz... Nazwijmy go... Młodszym królem. Jeszcze korony nie ma, więc... Młodszy król. Leży sobie na ziemi. Klikam na spację mocniejszą, to on i tak nie... To on i tak skoczy lekko. Wy tej spacji nie widzicie, że ją klikam. Chyba, że ją słyszycie, że ją klikam.
Tak jest. Mi się tak wydaje. No teraz to trzymałem spację i nie skoczył. Ponieważ trzymałem, ale nie puściłem z poprzedniego skoku. Nie wiem ile odcinek trwa, ale mam nadzieję, że ciekawie jest. I znowu lecimy na dno. No, okej, chociaż tu. Wydaje mi się, że jestem na tej... W tym wypadku znowu mi się wydawało, że jestem w stanie to przeskoczyć, a okazało się, że nie. No i znowu. Jak im dalej jest się w tej grze, tym więcej można mieć do powtórzenia. Jak się spadnie, to jak się jest dalej, to się spadnie, to czasami trzeba więcej powtarzać. Bo można spaść z większej, z innego miejsca i już się więcej pojawia do powtórzenia. I teraz się nie udowodniło to. Wiem o tym, że leżę i później nie skaczę z taką siłą jak na kliknę. Okej, wróciliśmy tu. Ale nie ma ten klocek tam. I znowu. Okej, wreszcie. No. Skocz tutaj, tutaj skaczemy, tutaj skaczemy. Okej, może być tu. Ciach, ciach. Wracamy jak najszybciej. O to chodzi w tej grze, żeby jak już fejlę forsować, to jak najszybciej to odrabiać. No i teraz znowu spadliśmy. Nie wiem, czy wy słyszycie tę muzyczkę, która leci. A, nie skoczył mi, ponieważ był jeszcze pod tą, pod tym klockiem. I wróciliśmy. Dobrze, że jak najszybciej się to udało zrobić. Chyba, że znowu wracamy na dół. Ok, teraz znowu szybko szybki powrót tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie szybkiego powrotu na dół. Ok. Przez chwilę się nie odzywałem, licząc na to, że jak będę w ciszy, no to może się uda szybko tu wrócić i jak na razie się udaje. A tutaj jeszcze nie udało, bo nie byłem przygotowany na ten skok. No i tak to jest. Znowu te skoki. No jak zauważyliście, jak spadam w dół, to później te następne skoki też mi się źle wychodzą.
teraz nagle jakoś się zacięło, nie wiem czemu. Tutaj musimy wracać, a nie do... na tamte dwa klocki, które do Bergenburgu prowadzą. Dobrze, że wracamy tutaj, a nie dalej. No weź tam wskocz. Okej. 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 Za lekkie widać było. Dobrze, że jeszcze nie raz nie udało mi się zrobić takiego skoku, żeby zjechać stamtąd. Po tej prawej stronie. Widziałem przypadki, że ludzie zjeżdżali z tamtej, z tamtego, z tej ostatniej klatki, bo ją przeskoczyli. A ja jej ani razu jeszcze nie przeskoczyłem. Mam nadzieję, że chociaż w Bergenburgu zakończymy odcinek o przeskoczeniu tej wieży. No i znowu za lekko. Nie chcę za mocno, bo wiem, że przeskoczy mi się. Ale znowu jak za lekko, to się spadnie tutaj. Czyli chyba lepiej jest za mocno zrobić. Bo wtedy tylko kominek jest do powtórzenia. Wrócone, tylko żebyśmy wrócili jeszcze tam wyżej. Znowu za szybko puściłem. No i widzicie, się stał ten skok, którego nie chciałem zrobić. Ale jakieś nowości były w tym odcinku. Były. Nową krainę trochę tam odkryliśmy. Może nie jakoś duża, ale ważne, że w ogóle ją odkryliśmy. Jakoś dalej niż tylko te skoki, które były na koniec ostatniego odcinka. Ok, wrócona. Wrócone. Jak są skoki na kół, to wiadomo, że jest łatwo. Tutaj znowu się niestety nie udało. I wróciliśmy do kominka, po którym znowu się trzeba wspinać. False Nice Keep się nazywa, przypominamy sobie nazwę. Zawsze nazwa się pojawia w lewym dolnym rogu. Jak przez dłuższy czas nie jesteśmy w jakiejś krainie, a później do niej wracamy, no to się ta nazwa pojawia.
Okej, no. Chciałem skoczyć, ale on mi nie skoczył. No, wyszliśmy na spację, może po prostu nie wyczuło kto w górze i spadł. Okej. I teraz spróbujmy przeskoczyć ten klocek tam. Znaczy wskoczyć na niego i przeskoczyć tam dalej. No i znowu. Te skoki już są nużące. Nie chcę wam się na pewno ich oglądać, a ja nie chcę ich wam wycinać. Chcę, żebyście widzieli każdy mój skok. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ile odcinków potrzebowałem, żeby dojść na samą górę. Ale trudniejszej gry na kanale nie ma, serio. To jest najtrudniejsza gra na kanale, jaką kiedykolwiek tknąłem. I znowu jest kramuca, no. O nie, i znowu tutaj. Czy jednak powtarzamy skoki jakieś dalsze? Dobrze, że tylko przez chwilę, a nie jakoś dłużej. A jednak jakieś dalsze też. Bo kliknąłem strzałkę, a nie kliknąłem spacji. O. I znowu ten skok, który często długo robiłem. Okej, wróciliśmy tutaj i teraz nie wracajmy już na dół, serio. Czyli dzisiaj widzieliśmy krainy etapy od 3 do chyba 13. Okej. I znowu zjeżdżamy na dół, no. I spadnijmy już niżej, serio. Jak widać, jak ja mówię to zdanie, to nie spadam. Znowu mi wyjdzie 40 minut odcinek, bo więcej jest tutaj falsów niż dużo krainy nowej. Dobrze, że chociaż te falsy szybko odrabiam. Nie trwają one jakoś długo, tylko chwilę. Te poprawy tych falsów. No i znowu ta informacja, nie chciałem wam jej pokazywać, ale niestety się ona pojawiła. Ja jedną rzecz zrobię. Dobra, wróciłem. Widzę, że 40 minut odcinek trwa. Nie jest dobra informacja, że w ciągu 40 minut widzieliśmy tylko jedno piętro wyżej, w sumie dwa, w tym Bergenburgu. Ale chyba tak będzie przez następne odcinki. Powiem, że dalsza część gry już jest o wiele trudniejsza, żeby ją na nią naskoczyć. Ale wróciliśmy do Bergenburga.
spróbujmy jeszcze raz te skoki tam robić, żeby w jakimś nowym miejscu się z wami pożegnać. I żeby ten nowe miejsce nie było na przykład to. I dość, że udało nam się zrobić ten skok, co spowodowało nam zaoszczędzenie. W sumie nawet nie wiedziałem, że można poskoczyć aż tak daleko, ale ważne, że można. I czemu znowu mi uderzyłeś główką o to? Jest to nawet na full prawie, że można. A może wiedzieć. Nie. Czemu znowu spadliśmy? Nikt nie odpowie na to pytanie. I znowu zjeżdżamy. Na dół, sam. Poprzedni odcinek na chyba godzinę nie dotrwał. Albo blisko godziny. Tylko dlatego, że źle skoczyłem i zjechaliśmy sami dzisiaj jak daleko. To dwa skoki mi się nie udały. No w sumie nawet jeden. Nie. Przez jeden skok spadliśmy aż tu. Przez jeden. Czy w sumie potem przez drugi. Bo w kraty nie trafiłem. A widzicie, jeden skok z Bergenburga potrafi nas zrzucić aż tak. Do kratek. No weź tam skocz. Okej. Ja już chcę, żebyście następny odcinek widzieli od jakiejś nowej części. To powoduje to, że odcinek mi się wydłuża. Ja już chcę jeszcze raz naprawić te polsy. No, bo ja widzę, że jestem w stanie, no. Widzicie, jak szybko tu wracam. Może odkryliśmy ten skok. Dzięki temu zaoszczędzamy sobie troszeczkę czasu. Chociaż tutaj. A nie jakoś dalej. Tutaj na full ma być. Tutaj ma. Tu ma być na full. Tu ma być na full. Tu nie może być na full. No i znowu. Chociaż tu. I jeszcze niżej. No nie chcę już tu być. Nie chcę już tu być, ale. Te skoki mi się tak udają. Szczęśliwe. I teraz znowu nie zauważyłem, że jestem na krawędzi, co spowoduje, że, co spowodowało, że niestety nie byłem w stanie wykonać tego skoku dobrze. Okej. Troszeczkę mi się głosik podniósł. No to nie jest zbyt na nerwy. Ja jeszcze nie dostałem nerwów w tej grze. Mam nadzieję, że chociaż wam się chce oglądać to, a nie, że ja się tu tracę niepotrzebnie czas na nagrywanie tej gry, skoro mogę nagrywać jakieś inne. Ale ja już tą grę zacząłem, to ją skończę, tak? Okej. Wróciliśmy tutaj, wróciliśmy tutaj, tutaj jeszcze mi się nie udało tego źle zrobić, więc dobrze. Tutaj taki skoczek, tutaj taki skoczek. Skakanie po klatkach. Te cztery klatki to jest jakbyśmy skakali po klatkach. O. O. I znowu chciałem skoczyć dalej i tam zakończyć odcinek, ale jak widać nie było to opłacalne, żeby to próbować. Bo znowu widzimy krainę, którą już byśmy chcieli nie widzieć.
Może to ze względu na to, że wobec tego, że ja już jestem taki podekscytowany, to powoduje, że no spadamy, tak? Bo się cieszymy, że jesteśmy jakoś dalej i będziemy zaraz dalej, ale spadamy, bo... No właśnie. Ale nowości w grze były, w tym odcinku. Były nowości. Nie można powiedzieć, że wszystko jest stare, bo były nowości. Taki odcinek zakończę. Już się taki długi robi. A wiem, że druga część jumpinga jest jeszcze bardziej trudniejsza i można jeszcze więcej razy powtarzać jakieś skoki. A później jest jeszcze trzecia część, której nie znam. O nie. Tak, ja odcinek zakończę, bo... Dobra, teraz zakończę odcinek. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Dzięki, że oglądali tego odcinka. Mam nadzieję, że się on podobał. Że wam nie przeszkadzało to, że tyle więcej było folsów, niżeli nowości. Mam nadzieję, że się wam chce dalej tą grę oglądać. Jeśli wam się chce tą grę dalej oglądać, to się cieszę. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, nadróbcie to, bo nie będziecie wiedzieć, co was omija. I w następnym odcinku będziemy próbować wracać do Bergenburga i tam coś, jakieś skoki robić. Cześć. Taka jest trudność w grze. Ja tego nie zmienię. Nie. Dobra, koniec, cześć.